Ну и пара секунд нам зостало до од'їзду. Тож ми готові. Чекаємо на сигнал від керівника на радіо. І будемо рушати. A to jak odjazd, to odjazd. Delikatnie napinamy skład. Pociąg rusza. No i powiem, że jak na 12 wagonów, to Trax ma naprawdę dużą moc, nie? Przy wyjeździe z peronu ostatni wagon miał prędkość 54 na godzinę, nie? Jak pamiętam, prędkość na koła będzie 160. Oczywiście 160. Jedziemy następny planowy postój handlowy, to stacja Grabówek. My się rozpędzamy. Może i do 160 się aż tak dynamicznie nie rozpędza. Ale jak na 12 wagonów uważam, że jest dobrze. Jazda bezprądowa. Jazda prądowa dozwolona.
no naprawdę robi wrażenie, nie? Na mnie ograniczenia do 80. Trochę przespałem. Drugim składem to ciężko odhamować, nie? Że mnie ten klawisz wdusił, nie? Mi się kamera podniosła. To już było koniec 80. O matko. To lecimy. Lecimy, drodzy Państwo. Ciekawe, może chociaż w grabówku uda nam się porządnie ich wyhamować niż to, co było teraz. Mam taką nadzieję, bynajmniej.
Dobrze, na razie nie mamy wjazdu do grabówka. Użyjmy trochę hamowania. No, a jednak już mamy wjazd. Może wjazd jest na setkę. Wjeżdżamy na setkę. Jazda bezprądowa. Jazda prądowa. No i piękne, płynne do hamowania. Nie ma ograniczenia do 100. Przy następnym VMAX.
O, tym razem 60 przy wyjeździe z peronu. Tak wyglądał wyjazd z widoku pasażera. Jedziemy następny planowy postój, stacja Włodowice. Trzymamy się we Włodowicach. Tam zrobimy oblocik we Włodowicach Zachodnich i chwileczkę przerwy technicznej. I postaramy się wrócić, o ile nic się nie zepsuje. O, tak o! Grabówku, lachy nas chcą zatrzymać. Rzeczywiście. A jednak nie. Jednak lecimy dalej.
A znowuż wyrzuci wyłącznik szybki, bo prąd jakoś dziwnie skacze. No właśnie. O tym mówiłem. A wóz? On trochę ograniczy, może moc.